Cześć, Adrian Łapczyński, Epic VR. Zapraszam na kolejny odcinek Luźno o VR. Dziś przyjrzymy się naszej nowej flagowej produkcji, czyli Reptile Park VR. Jest to gra osadzona w realiach survivalu. Lądujemy samolotem na wyspie, która jest opanowana przez dinozaury. Wskrzeszone nagle w niewytłumaczalny sposób. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio upubliczniliśmy trailer do gry. Zachęcam do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej, gdzie też publikujemy różne informacje na temat gier, a szczególnie zachęcam Was do zapoznania się z kartą Steam Reptile Park VR oraz do dodania naszej gry do listy życzeń. Dlaczego o tym mówię? Takie dodanie naszej gry do listy życzeń sprawia, że wiara w ten produkt rośnie. Ta wiara jest duża, ale jeśli wiemy, że za tym produktem stoi duża społeczność, że jest więcej graczy, którzy chcieliby zagrać, też jesteśmy w stanie poczynić pewne kroki po to, aby ci gracze byli zadowoleni. Czyli mówiąc wprost, współpracujemy ze społecznością, która czasem nam daje cenne uwagi. Zachęcam zatem do zajrzenia na Reptile Park VR na Steamie oraz do zapoznania się z trailerem. Celowo nie puszczam tutaj całego traileru, po to, żeby Wam nie burzyć zabawy. Śledźcie na bieżąco nasze portale społecznościowe i szukajcie informacji na temat nowych gier, nad którymi pracujemy. Z racji tego, że jesteśmy studiem, które zajmuje się grami oraz projektami komercyjnymi, ja chętnie w filmach Luźno o VR przeplatam te dwie kwestie, dając Wam w luźnej formie ciekawostki ze świata wirtualnej rzeczywistości. Zatem śledźcie proszę kolejne odcinki. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.